Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji poświęconej nauce języka angielskiego. Ja Nazywam się Paweł Tomicki i dzisiaj pomówimy sobie o czasie present simple w stronie biernej. Zatem zacznijmy. Lista przedstawia nazwy czasów, które występują w stronie biernej. Są to te pozycje zaznaczone na biało, a w tej prezentacji będzie mowa o czasie present simple. Jak widać niektóre czasy nie występują w stronie biernej lub są używane bardzo rzadko, co dyskwalifikuje je z naszej listy kiedy w ogóle używamy strony biernej. Na przykład wtedy, gdy nieważne jest dla nas, kto jakąś czynność wykonał, tylko istotna jest sama czynność. A druga, podstawowa sprawa to, gdy nie wiadomo, kto jest wykonawcą czynności, a może chcemy po prostu go ukryć. Każde zdanie w stronie biernej składa się z czasownika to be, dlatego tutaj dla przypomnienia pokazuję tę tabelkę. Jeżeli ją znasz, możemy przejść dalej, nie będę jeszcze głowo omawiał. Przyjrzyjmy się teraz budowie zdania w czasie present simple w stronie biernej. W stronie czynnej mamy standardowe zdanie I buy bread, kupuję chleb. Gdybyśmy chcieli powiedzieć to zdanie w stronie biernej, brzmi ono bread is bought by me. Czyli nasze dopełnienie, nasz rzeczownik ze zdania w stronie czynnej, ten chleb, stał się w stronie biernej podmiotem, czyli jakimś wykonawcą. Chleb jest kupowany. Czyli poza tym, że stawiamy słowo chleb, dajemy jeszcze czasownik być i czasownik w trzeciej formie. Lub czasownik z końcówką ed. I don't buy bread. Nie kupuję chleba. W stronie biernej chleb nie jest kupowany. Bread isn't bought by me. Do I buy bread? Czy ja kupuję chleb? Is bread bought by me? Czy chleb jest kupowany przeze mnie? Jak widać w tych przykładach, żeby stworzyć zdanie w stronę biernej potrzebujemy naszego bycia plus past participle, czyli imię słów, lub inaczej trzecia forma czasownika, czy czasownik z końcówką "-ed". Tabela przedstawia szczegółową budowę zdania na podstawie czasownika invite, czyli zapraszać, we wszystkich typach zdań plus krótkie odpowiedzi. I dla przykładu I am invited, jestem zapraszany, I'm not invited. Nie jestem zapraszany. Am I invited? Czy jestem zapraszany? Tabletę zostawiam dla Ciebie do dalszej analizy. Wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, chciałbym podsumować takim jednym wzorkiem dla strony biernej. Jest to czasownik: to be, plus ta trzecia forma lub końcówka ED. Chciałbym, żebyś właśnie ten slajd zapamiętał najbardziej. Jest to taka kwintesencja budowy zdania w stronie biernej. Dla wszystkich czasów. Spójrzmy teraz na przykłady zdań w stronie biernej dla czasu Present Simple. Important parcels are usually delivered in the morning. Ważne przesyłki są zwykle dostarczane rano. Tutaj mamy R i naszą trzecią formę. Lub czasownik z końcówką "-ed", właściwie. Some friendly animals aren't typically eaten in my region. Niektóre przyjazne zwierzątka nie są zwykle jadane w moim regionie. Are most goods transported in this way? Czy większość towarów jest transportowana w ten sposób? My hair is always cut by the same hairdresser. Moje włosy są zawsze obcinane przez tego samego fryzjera. Tutaj włosy są rzeczownikiem niepoliczalnym, dlatego nie powiemy sobie are, ale właśnie is. Who is luggage carried by in this hotel? Przez kogo noszone są bagaże w tym hotelu? I bagaże są również niepoliczalnym rzeczownikiem, dlatego mówimy luggage is. My office isn't vacuumed by anybody. I do it myself. Moje biuro nie jest odkurzane przez nikogo. Sam się tym zajmuję. I'm always invited to his birthday parties. Jestem zawsze zapraszany na jego urodziny. I'm not motivated by my family to become a famous singer. Nie jestem motywowany przez moją rodzinę, aby zostać sławnym piosenkarzem. Am I admired by anybody? Czy jestem przez kogokolwiek podziwiany? No dobrze, po przykładach zdań mamy takie jeszcze pytania szczegółowe. Are streets cleaned regularly? Czy ulice są czyszczone regularnie? Gdy dodamy sobie słówko How often are streets cleaned? uzyskujemy nagle pytanie szczegółowe. Czyli jak często ulice są czyszczone? Zauważamy, że szyk zdania nam się nie zmienił. R-Strict Cleaned pozostało bez zmian. Spójrzmy teraz, jakie błędy możemy popełnić w stronie biernej z czasem Present Simple. Mój pokój jest malowany co 3 lata. My room is painted every 3 years. Tutaj, mam nadzieję, że na tym etapie już pamiętasz, że po is musi pojawić się nasza trójka, czyli czasownik z końcówką ed lub trzecia forma. My room is painted every three years. Czy te festiwale są organizowane przez nich? The festivals are organized by them. Czy może tutaj nam brakło szyku pytającego? Are the festivals organized by them? Nowe samochody są projektowane przez nich. They are designed new cars. Czy może new cars are designed by them? Tutaj błąd polega na tym, że nasze zdanie musi zacząć się od nowe samochody jako wykonawcy i dopiero przechodzimy do strony biernej, czyli są projektowane. Czy to jest zawsze pisane w ten sposób? Is it always written like that? Jest to zdanie błędne i tutaj często się tak może stać, ponieważ nasze is kojarzy nam się z czasami continuous i chcielibyśmy temu is dorównać w postaci końcówki "-ing", w kolejnym czasowniku. Nic podobnego. Nasze prawidłowe zdanie to: Is it always written like that? Czy to jest pisane? Czyli potrzebujemy nasz imię słów, czyli czasownik w trzeciej formie? Zwykle nie jestem akceptowany przez jego starszych kolegów. I aren't usually accepted by his old friends. Niestety jest to zdanie błędne, ponieważ do osoby I nie pasuje nam czasownik B w formie aren't, ale w formie m. Prawidłowe zdanie to: I'm usually not accepted by his older friends. Przy stronie biernej powiedzieć trzeba sobie o podziale czasowników. Mamy, dzielimy je na czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Tym slajdem i kolejnymi chcę powiedzieć, że pewne czasowniki w języku, w języku angielskim nie pojawią się w ogóle w stronie biernej. Spójrzmy na początek na czasowniki przechodnie, które występują w stronie biernej. I write stories. Piszę historyjki. Stories, nasz rzeczownik czy dopełnienie, jest powiązane z naszym czasownikiem Write. Stories are written by me. Historiki są pisane przeze mnie. Teraz, teraz nasze Stories, nasz rzeczownik, dopełnienie, staje się wykonawcą zdaniu, więc historyki są i czasownik w trzeciej formie pisane. Czyli nasz czasownik Write jest czasownikiem przechodnim, który wymaga dopełnienia bliższego i dlatego zdanie wystąpi w stronie biernej. Lucy sleeps on the sofa. Lucy sypia na kanapie. Tutaj sleeps nie odnosi się do żadnego rzeczownika bezpośrednio. Na kanapie nie jest naszym dopełnieniem bliższym. Mówi nam raczej o miejscu, gdzie ona sypia. I nie możemy z takiego zdania zrobić strony biernej, ponieważ mogłoby to wtedy brzmieć jak na kanapie jest spana Lucy. Nic podobnego, takie zdanie nie występuje również w języku polskim, ponieważ czasownik sleep jest czasownikiem nieprzechodnim, czyli nie przyjmuje po sobie rzeczownika. They go everywhere on food. Wszędzie chodzą na pieszo. Czy mogę powiedzieć na pieszo oni są chodzeni wszędzie? Również jest to bzdura, dlatego nie powiemy sobie takiego zdania. They go everywhere on foot. Jest to zdanie z czasownikiem nieprzechodnim. Po czasownikach nieprzechodnich nie występuje dopełnienie bliższe. Dzieje tak się na przykład też w czasownikach arrive, walk, die czy cry. I powoli kończąc, mam dla Ciebie taką zagadkę. Moja ciotka przyjeżdża zwykle rano. My aunt usually arrives in the morning. Jest to zdanie poprawne. Czy da się zrobić z tego zdania stronę bierną? My aunt is usually arrived in the morning. Niestety nie, tak jak przed chwilką wspomnieliśmy. Czasownik arrive nie przyjmuje po sobie rzeczownika, jest nieprzechodni, dlatego takie zdanie nie będzie istnieć. I na koniec są dla Ciebie takie pytania. How often are we invited to wedding receptions? Jak często jesteś zapraszany na wesela? Is your smartphone sometimes repaired? Czy twój smartfon jest czasem naprawiany? Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie. I jeżeli lekcja Ci się podobała, wiesz, co możesz zrobić. Za co z góry dziękuję. Mam nadzieję, że materiał był przydatny, praktyczny i rozwiał Twoje wątpliwości na temat strony biernej. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję, do usłyszenia.